No i cześć, dzisiejszym kandydatem rozbiórki jest pompa wodna do deszczówki. Jak to sobie rozbierzemy, tutaj są cztery śruby. To musimy sobie odwalić. No i na tork spasuje tutaj z góry zwykły śrubokręt płaski. To śrubujemy sobie śrubek. No i tutaj jest krzyżowy. Zwykły, ja już to sobie wcześniej trochę odmontowałem, żeby było szybciej trochę. No i zobaczymy, ile będzie w tym miedzi. Pozdrawiam kanału pana taty. Pan tata robi porządną robotę, to znaczy porządek. No i tutaj wygląda tak w środku pompa wodna. No i teraz musimy jakąś tą pompę sobie wydostać z tego pośrodka. Idzie jakoś. To będziemy musieli jakoś tnąć chyba. Musimy sobie jakoś przeciąć. No i wydołować tę pompę. Tu ten plastik przytniemy sobie. Ja muszę sobie diaksem pomóc, ponieważ tu są takie śrubki, które się jakoś nie dałem bardzo dobrze odkręcić. Takie specjalne. Siły. Aha, tutaj trzeba odmontować rurkę górną. Jakoś trzymam jej znowu. Parę czasów młotkiem i silniczek nam wychodzi. Kabelki to sobie chyba tu. Tutaj. Zdejmujemy. Tak. No i teraz ten silnik. Co tu w tym silniku będzie? Na pewno będzie jakoś mieć z tej pompki. No i my to tu sobie tutaj przytniemy jakoś chyba diaksem tutaj gdzieś w tych miejscach. Spróbujemy przecinakiem, czy to pójdzie, czy nie. A tak, idzie trochę. Ciężko idzie. Ciężko, ale idzie. Powolutku rozbieramy sobie ten właśnie pompkę. O, popatrzcie, jaka luksusowa miedziuszka. Nie wiem, czy to teraz jakoś pójdzie wyklepać. Musimy jeszcze sobie odwalić tą część żelazną. To sobie przetnę, no i wydołuję to. Oczywiście diaksem. No my to sobie przecięliśmy tutaj tą stronę. No i tutaj z boku. No i wyciągamy.
Żelazo. Tutaj jest żelazo. Po środku chyba siedzi jakiś odlew aluminiowy. No ale jakoś zatrzymy tamtą. Nie, jest odlewek. Bardzo sympatyczny odlewek aluminiowy. Tutaj też jest odlewek aluminiowy. Więc to będzie do odlewu aluminiowego. Bardzo fajna rzecz. Jeszcze śruby jakieś. Nie da sobie wydobywać. Wykręcić. Ale to później sobie zrobimy. Mamy aluminium. No i jeszcze z pośrodka będziemy wydobywać sobie bardzo sympatyczną miedziuszkę. Jak to zrobimy? Ja po prostu pnę jedną stronę, no i wyciągam to po prostu z drugiej strony. Tu jest jeszcze wirnik, to wrzucamy całe do żelaza. Nie będziemy się z tym patolić. Jeszcze tutaj tniemy z jednej strony wirnik. Patrzcie, jakie cholerstwo. To jest po prostu znowu chińska miedź. Ja pieprzę. Widzicie to? To jest wszystko aluminium. To się w ogóle nie wypłaca z tego wydostać. Ja to zostawiam to po prostu w pośrodku. No i co tam? Będziemy ważyli tylko aluminiowy odlew. Tej pompy polskiej produkcji chyba. No i trudno, no. Dzisiaj nie będzie miedziuszki. Nie będzie miedziuszki. Tak, będą dwa odlewy tylko. Po prostu z tej pompy wodnej deszczówki. No takie dwa odlewy zostały nam, ponieważ to ten silnik bardzo sympatyczny, który wyglądał sympatycznie, jest tylko przefarbowana chińska miedź, jak widzieliście w moich starszych filmikach. Możecie sobie właśnie zobaczyć, co to jest chińska miedź. No trudno, dzisiaj będzie, nie będzie. Zyskaliśmy 160 gramów odlewu aluminiowego. No i to stawiamy wszystko do żelaza. Więc ile tego żelaza tam było? Kilo 888. Ładny wynik. Tam tu jest jeszcze jakaś rurka, ale to jest chyba stal. To jest stal. No, jeszcze trochę kabelków tutaj zostało. No to są akurat miedziane kabelki. No to już nie będziemy ważyć sobie. No dziękuję za uwagę. Trochę rozczarowany jestem, ponieważ czekałem, że będzie w tym zwykła miedź, a to chinol po prostu. Przefarbowany aluminium, do tego się to popsuło chyba. Możecie widzieć sami, jak to wygląda. Baterie aluminium będą tutaj pofarbowane na miedziany kolor. Pozdrawiam wszystkich. No i wszystkim życzę miłego dnia.